Sorri, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Ai, sorri. Tempestade, o sol nascerá. Vim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Sorrir, eu pretendo levar a vida. Hoje chorando, eu vi a mocidade perdida. Paloma. Eu vim visitar. Przyszedłem z wizytą. Ramon został z Gabi. Ramon, dobrze słyszałem? To ten drań, który zostawił Palomę w ciąży. Nie mów tak. To nie drań. Ramon to dobry człowiek. Hej, kochanie. Wszystko dobrze? Tak. Niezłe auto. Twoje? Tak. Ładne, prawda? Chcesz kupić? Kto wie, może kiedyś? Zjesz z nami kolację? Zje, prawda? Widać, że jesteś głodny. To prawda. Zostanę z wami. Dobrze. Antonio? Tak, wszystko dobrze. Właśnie przyjechał Marcos. Zje z nami kolację. To dobrze, siostrzyczko. Jestem spokojniejszy. W razie czego pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Buziaczki, trzymajcie się. Odebrałeś przekąski? Tak. Zbierajmy się, klienci niedługo zaczną się schodzić. Dobry wieczór. Cześć. Możemy porozmawiać na osobności? Tak. To najwyższy czas. Waginio, idź i rozstaw stoisko. Za chwilę przyjdę. Zrób to dla mnie, dobrze, synku? Kto tam? To ja. Yuri. Wejdź. Wciąż cię kocham, Giselle. Chociaż nie powinienem. Potrafisz mi wybaczyć? Spróbuję. Chcę pomóc ci zapomnieć o przeszłości. O Diogu i wszystkim, co z nim związane. Zacząć od nowa. Chcesz? Bardzo. Nie mogę się tobie oprzeć. Mam szczęście. I to jakie? Jeremias powiedział, że może przyjąć cię jako kelnerkę. Co ty na to? Kelnerka? Od czegoś trzeba zacząć. Zgadzasz się? Gdy wracałem z podróży, zawsze czekałem na twoje dania. Jeśli nic nie przygotowałaś, myślałem, że umrę, ale wciąż żyjesz. To nie był żart. Przepraszam. Możesz? Co?
Dołożyć mi ryżu. Wstań i sobie nałóż. Zachowuj się. Ja ci nałożę. Elias musi jak najszybciej wyzdrowieć. Czuję się już lepiej. Świetnie. Nie ma to jak domowa kuchnia. Rano pojedziemy do szpitala. A właśnie, kto za to płaci? Ty, piękniśu? Mój ojciec. Jak Paloma go poznała? Wyniki naszych badań zostały zamienione. Pan Alberto i ja przyjaźnimy się od tamtej pory. Alberto, tak? Prado Monteiro, dziadek Sofii, mojej przyjaciółki. Proszę. Macie w tej rodzinie samych przyjaciół. Cieszę się. Wiesz, na co mam ochotę? Jajko na miękko z płynnym żółtkiem, takie jak kiedyś robiłaś. Uważaj sobie. Jakiś problem? Wręcz przeciwnie. Na miękko, tak? Peterze, jedzenie ci stygnie. Jak się mam? Jestem bardzo zdziwiona. Nie wiedziałam, że Elias żyje. Nikt nie spodziewał się, że wróci po tylu latach. Prawda. Ale mieliśmy rozmawiać o nas. Co z nami będzie? Cóż, Lulu? Nic. Wydaje mi się, że nas już nie ma. Przyznaję, że niesprawiedliwie potraktowałem Waginia. Dobrze, że to widzisz. Ale cała ta sytuacja pomogła mi zrozumieć, że nasza historia dobiegła końca. Dlaczego tak uważasz? Waginio pojawił się w naszym życiu dość niedawno, a już mam wrażenie, że jest dla ciebie ważniejszy od naszego małżeństwa. Nawet nie uprzedziłaś mnie, że z nami zamieszka. Chciałaś wystawić mnie na próbę? Tak bardzo pragnęłam ojca dla mojego syna, że zapomniałam o własnym mężu. Wina nie leży tylko po twojej stronie. Zwlekałem, robiłem uniki i nasza relacja na tym ucierpiała. Wygląda na to, że nie miałem odwagi zmienić swojej postawy. Pora to powiedzieć, stawić czoło prawdzie. Nasze małżeństwo się skończyło. Lulu, byłem z tobą bardzo szczęśliwy. A ja z tobą. Muszę iść na stoisko. Jeśli chcesz, możesz tu dziś spać. To też twój dom. Dobrze. Dzięki, Lulu. Obiecuję, że jutro poszukam sobie jakiegoś konta. W porządku? Cześć, Palomo. Elias nie sprawia problemów? To dobrze. Nie, tutaj też w porządku, dzięki Bogu. Lekarz nie pozwolił ci się forsować. To żaden wysiłek. Poczekaj chwilę. Sam mi ją dałeś. I już żałuję. Nie, wszystko dobrze. Znasz swoją córkę. Dobrze, powiem jej. Pa.
Mama przesyła całusy i każe ci być grzeczna. Nudzi mi się tu. Muszę się czymś zająć. Wiem. Wszystko mnie męczy. To straszne. Przejdzie ci. Jutro twój ojciec odda dla ciebie krew. Myślisz, że przyjdzie? Przecież po to wrócił, prawda? Nie wiem. Nie znasz go, jest naprawdę okropny. Może i jest draniem, ale to wciąż twój ojciec. Pewnie chce ci pomóc. Z tego, co pamiętam, nie pomaga nikomu. Byłaś bardzo mała, gdy odszedł. Tak. Ale dzieci widzą rzeczy, których nie dostrzegają dorośli. Pamiętam wszystko, co wyczyniał. Nie był dobrym ojcem ani mężem. Rozumiem. Tym razem możesz być spokojna. Nikogo nie skrzywdzi. Jestem tu z tobą, a Marcos w Bom Suceso pilnuje twojej mamy i rodzeństwa. Nie sądziłam, że kiedyś to powiem. Co? Cieszę się, że Marcos jest u nas. Ja też. Zawołaj mnie, jeśli będzie ci zimno lub będziesz miał gorączkę, dobrze? Dziękuję, jesteś dla mnie bardzo dobra. Mogę się wykąpać? Jasne, nie krępuj się. Muszę się zrelaksować, to był ciężki dzień, prawda? To wariactwo. Kochanie, posłuchaj. Nie wiem, co dokładnie, ale coś jest nie tak. Proszę, nie myśl tak. Mam nadzieję, że przyjechał tu, by pomóc Gabrieli i niedługo odejdzie z naszego życia. Masz rację. Będzie dobrze. Jestem przy tobie. Kocham cię. A ja ciebie. Co to było? Coś się stało? Przepraszam, gołąbeczki, ale w łazience nie ma ręczników. Dasz mi jakiś? Jasne, już przynoszę. Proszę. Dzięki. Słyszał nas? Nie wiem. Niech ocali życie mojej córki i się wynosi. Zbieram się, Lulu. Pan Alberto pozwolił mi zatrzymać się w jednym z wolnych pokojów na tyłach rezydencji. Uważaj na siebie. Daj znać, gdybyś czegoś potrzebował. Wy też możecie na mnie liczyć. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Dzięki, panu również. Zostawię klucz, gdybyście potrzebowali dodatkowego. Nie trzeba. Może będziesz potrzebował po coś wrócić? W porządku. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć, szwagierko. Chyba powinnam przestać nazywać cię byłą szwagierką. Ja i Antonio naprawdę się rozstaliśmy.
Przepraszam, wiem, że masz teraz ważniejsze problemy. Oczywiście, że możesz. Przyda mi się zająć głowę czymś innym. Dobrze? To pa. Odwiozę dzieciaki do Lulu, a później zostawię ciebie i Eliasa w szpitalu. Jasne. Lepiej nie. Chciałbym zamienić z Palomą kilka słów na osobności. Jak to na osobności? Nie mieliśmy takiej okazji. A jako ojciec i matka Gabrieli chyba zasługujemy na szczerą rozmowę. Czyż nie? W porządku. Nie martw się. Odwieź Alicję i Petera. Zobaczymy się później. Na pewno, mamo? Tak, spokojnie. Narka. Dawaj znać, czy wszystko dobrze. Proszę. Nareszcie sami. Tak się mówi. O co ci chodzi? Niby po co? Żartowałem. Tylko ty i ja. Tak długo na to czekałem. Rozumiesz? Czas ci służy, Palomo. Nie widać po tobie, że minęło 10 lat. Zbliż się, a zacznę krzyczeć. Spokojnie. Nic od ciebie nie chcę. To był komplement. Jestem tu, by ocalić życie córki. Ale wiesz, że w życiu wszystko ma swoją cenę. W moim przypadku to 100 tysięcy. Co? W gotówce. To taki żart, tak? Może jednak 120? Jestem w potrzebie, a wam pieniędzy nie brakuje. Wiedziałam, że udajesz, że jesteś chory. Po co te nerwy? Co z ciebie za człowiek? Twoja córka leży w szpitalu, jej życie jest zagrożone. Przykro mi, ale nie mam też kasy. Jestem zadłużony. Co ci szkodzi pomóc? Chodzi o to, że niestety nie mam takich pieniędzy. Wiem, ale możesz je zdobyć. Prowadzasz się z bogaczem. Niech sprzeda samochód czy coś. Nie wspominając nawet o jego ojcu, który jest tak nadziany, że finansuje leczenie Gabrieli. Nie wierzę, że to się dzieje. Powinienem krzyknąć trochę więcej. To twoja córka. Wiem. Krew z krwi, dosłownie. No to co? Pomożesz mi? Wtedy ja pomogę Gabrieli. Jeśli dostanę kasę jeszcze dziś, jutro z samego rana oddam krew i uratuję naszą córkę. Jesteś potworem. Nie obrażaj mnie, Palomo. Ja tylko chcę ocalić życie Gabrieli. A przy okazji swoje. Załatw to. Jakieś nowinki z konkursu dla młodych autorów? W przyszłym tygodniu ogłosimy finalistów tego etapu. Mamy sporo dobrych tekstów. A oprócz tego książka Erika Fejtozy Szatański błazen. Racja. Podpisaliśmy umowę ze spółką, która ma do niej prawa. To ostatnia rzecz, jaką załatwił Diogo przed odejściem. Nie rozmawiajmy o nim. Thaisa bardzo szybko zredagowała książkę, dosłownie ją pożarła. Paloma też nie mogła się oderwać. Możemy zwiększyć nakład. Tata chce, żebyśmy wydali dzieło Erika jak najszybciej. Życzenie Alberta jest dla nas rozkazem. Jeszcze jedna sprawa. Spółka życzy sobie, żebyśmy wydali książkę pod pseudonimem autora. D.C. Zal. Zapiszcie sobie. Przepraszam, to Paloma. Jak tam? Nerwowo. Nie przyjechał do szpitala. Nie wiem, wolę wytłumaczyć ci to osobiście.
Nie, nie w moim domu. Lepiej tam nie przyjeżdżaj. Ramon jest z Gabi, więc mam trochę czasu. Może spotkajmy się u ciebie. Mogę przyjechać? Dobrze, kochanie, pa. Ocal moją córkę, święta panienko. Zrobię, co tylko zechcesz. Błagam cię. Nie pozwól mojej córce umrzeć. Bardzo proszę. Chodź tu. Dlaczego nie oddał krwi? Dalej jest chory? To kłamstwo. Jak to? Jest zdrowy. Więc dlaczego nie pomógł Gabi? Chce pieniędzy w zamian za oddanie krwi. Słucham? Żąda zapłaty za pomoc własnej córce? To potwór. Pomoże Gabrieli, jeśli zapłacę mu 120 tysięcy w gotówce. To szantaż. Ten człowiek to pasożyt. Co za absurd. Jedyne, o czym myślę, to, że życie mojej córki jest zagrożone. Potrzebuję tych pieniędzy, słyszysz? Muszę jej pomóc. Posłuchaj. Sprzedaż krwi i organów to przestępstwo. Zadzwońmy na policję. Nie. Nie zrobisz tego. Wtedy on po prostu zniknie. Nie mogę komuś kazać, by oddał krew. Muszę mu zapłacić. Skąd wiesz, że dotrzyma umowy? Może uciec z pieniędzmi? A jeśli powiem, że zapłacę po oddaniu krwi? Nie wiem, co robić. Pomóż mi. Spokojnie. Pomogę ci. Jakoś to rozwiążemy. Wezmę pożyczkę pod zastaw baru albo sprzedam auto, z tym, że to może potrwać. Dam radę. Nie wiem, co robić. Nie płacz. Ramon, co się dzieje? Tak, już jadę. Napij się. Gabi źle się czuje. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Pomogę ci. Jadę do szpitala. Palomo, znajdę rozwiązanie. Zdobędę pieniądze, dobrze? Obiecujesz? Tak. Porozmawiaj z panem Albertem. Nie wiem, czy mam odwagę prosić go o pomoc, ale zależy od tego życie mojego dziecka. Gabi uratowała mu życie. Ojciec zrobi dla was wszystko. Po napadzie nie trzyma jednak gotówki w domu. Zajmę się tym, a ty jedź do Gabrieli. Uratujemy ją. Moja córka. Musimy to zrobić. Pomóż mi. Proszę. Jak się czujesz? Boli mnie w klatce. To normalne. Spokojnie, jesteś pod opieką. Oddychaj. Co z nią, doktorze? Dobrze, że jesteś. Denerwuję się, przez co czuję ból w klatce. To mogą być tylko skurcze, ale zlecę EKG, żeby wykryć dokładną przyczynę. Możliwe, że wróci na intensywną terapię. Przydałaby jej się transfuzja. Gdzie jest Elias? Nie przyjdzie? Wciąż źle się czuje. Co? Dlaczego nie przyszedł do mnie? Mógłbym go zbadać. To wirus, doktorze. Lepiej, żeby został w domu i wyzdrowiał. Jak to? Został z Alicją i Peterem? Są bezpieczniejsi u cioci Lulu. Co to znaczy? Tak po prostu. Jestem już, więc możesz odpocząć. Dzięki. Niedługo wrócę. Trzymaj się, koszykarko. Będzie dobrze. Wyjdzie z tego. Dzięki. Jak się czujesz, kochanie?
Jestem przy tobie. Doktorze, proszę mi powiedzieć, jakie naprawdę są rokowania. Gabriela jest słaba. Jeśli nie zareaguje na leki i nie dojdzie do transfuzji, mogą wystąpić problemy z sercem. Dobry Boże! Ile to potrwa? Trudno powiedzieć. To może być kwestia tygodnia lub dni. Bez transfuzji tendencja z pewnością będzie spadkowa. Dziękuję. Odłożysz? Ostatni raz byłam tu właśnie z tobą, pamiętasz? Jasne. Próbowałaś mnie pocałować. Chcesz mnie zawstydzić? To ty zaczęłaś. Nie mówiłam o pocałunku. Między słowami. Przestań. Zamówimy coś? Umieram z głodu. Dziękuję. Poproszę sok... Giselle? Co ty tu robisz? Pracuję jako kelnerka. Chcę wyjść. Pójdziemy gdzie indziej. Proszę. Nie rób scen. Potrzebuję tej pracy. W przeciwieństwie do ciebie nie lubię niszczyć życia innym. Zmieniłam się. Żałuję. Ach tak, żałujesz, że przez lata mnie okłamywałaś i udawałaś moją przyjaciółkę? Błagam. Tak. Próbuję naprawić swoje błędy. Naprawdę. Niby jak. Chodźmy. Jestem ciekaw. Byłam twoją powierniczką, Nano. Właściwie to waszą. Wiem, że naprawdę się kochacie. Przepraszam. Ten drani Diogo na ciebie nie zasługuje. Nie zasługujesz na zdradę. Nie twój interes. Wyszli? Tak. Przeze mnie. Przepraszam. Naprawdę potrzebuję tej pracy. Ze względu na mojego kuzyna masz jeszcze jedną szansę. Ksiądz Paulo? To ja. W czym mogę pomóc? Udzielić spowiedzi? Nie, dziękuję. Chodzi o termin ślubu? Raczej o termin pogrzebu. Słucham? Szukam Eliasa. Słyszałem, że wrócił i to ksiądz go tu sprowadził. To prawda? Po to, by uratować córkę. Kto czyni dobro, ten nie otrzymuje. Prawda. Elias to dobry człowiek. Prawie święty. Witam. Miło mi. Jestem Ramon, ojciec Alicji i były niedoszły mąż Palomy. Słucham? To ty zostawiłeś moją byłą z dzieciakiem w brzuchu, czyż nie? Ty potraktowałeś ją znacznie gorzej. Nie jesteś ani chory, ani martwy. Dlaczego wszystkim to wmawiasz? Nie wiem. Obchodzi cię to? Tak. Pamiętam, jak rozmawialiśmy przez telefon, gdy byłem w Stanach. Zapewniałeś, że zaopiekujesz się Palomą, a później rzuciłeś słuchawką. 5 lat później okazało się, że upozorowałeś własną śmierć i wszystkich oszukałeś. Żałosne. Kto tak robi?
Nie wiesz, o czym mówisz. Chroniłem Palome i dzieci. Przed kim? Tobą? Nie mam zamiaru ci się tłumaczyć. Czego chcesz? Przyszedłem sprawdzić, czy kłamiesz. Wcale nie jesteś chory. Jesteś lekarzem? Myślałem, że grasz w koszykówkę. Owszem, jestem chory na grypę. Mam silne zapalenie gardła, trzeba być zdrowym, żeby oddać krew. Powiem jedno. Kocham Gabrielę i jest dla mnie jak córka. Jeśli skrzywdzisz moją rodzinę, skończę z tobą. Jaką rodzinę? Gabriela i Peter to moje dzieci. Ty jesteś ojcem tego chudzielca. Jeszcze jedno słowo, a pożałujesz, słyszysz? Bardzo dobrze. Co mi zrobisz? Uderzysz mnie? Rozwalisz mi nos? Wtedy na pewno szybciej wyzdrowieję. Łajza, wynoś się. Dlaczego mam ci się tłumaczyć? Paloma jest z kimś innym. Nic tutaj nie jest twoje. Zjeżdżaj stąd i zostaw mnie w spokoju. W co ty grasz? Gram? Gry i zabawy to twoja domena. Koszykarzu. Ja w nic nie gram. Spadaj stąd. Jeszcze jedno pytanie, a wyjadę i będziecie mogli pożegnać się z krwią dla Gabrieli. Jeśli coś jej się stanie, to będzie twoja wina. Tylko twoja. Głód zaspokojony. Już dobrze? Tak. Już lepiej. Zdenerwowałam się, gdy zobaczyłam Giselle, ale powiedziała coś, o czym sama ciągle myślę. Co? Że zawsze cię kochałam. Ona ma rację. Tak? Powiedziała też, że ty kochasz mnie. Czy to prawda? Wiesz, że jestem z Silvaną. Owszem, nie jestem głupia. Wiem, że coś was łączy. Chciałabym tylko powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że dużo wycierpiałeś. Kochałeś mnie, a ja cię odrzucałam. Nie chcę być dla ciebie ciężarem ani bawić się twoimi uczuciami. Nie potrafię jednak ukrywać własnych. Co to znaczy? Chodzi o to, że... Chciałabym, żebyś był dla mnie kimś więcej niż ojcem mojego dziecka. Byś był u mojego boku. A Silvana? Rozstańcie się. Tak by było najlepiej. Oczywiście, jeśli tego chcesz. Powinnam najpierw zapytać, czego ty właściwie pragniesz, Mario? To ostatni raz, gdy zadaję to pytanie. Jeśli powiesz, że nie chcesz ze mną być, obiecuję, że już nie poruszę tego tematu. Tadeu, co tu robisz? No, cześć. A więc da się wrócić z piekła. Jesteś szują, wiesz? Nazywasz tak starego przyjaciela? O czym ty mówisz? Oszukałeś mnie. Miałeś czelność mnie okłamać i uciec z kasą, którą wspólnie ukradliśmy. Jaką kasą? To była jedna walizka, która spłonęła razem z autem. Przecież tam byłeś. Byłem i mnie złapali. Myślałem, że zginąłeś. Szkoda, że nie. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Miałem czekać, aż też mnie złapią? Jesteś już wolny.
i bez grosza. Mam dokładnie ten sam problem. Musiałem się jakoś utrzymać przez te lata. Po co wróciłeś? Ratuję córkę. Naprawdę? Tak. Ksiądz powiedział to samo, ale ja ci nie wierzę. Usiądź, Tadeu, porozmawiajmy. Posłuchaj. Znalazłem sposób, by na tym zarobić. Mogę się podzielić. Teraz zaczynasz gadać z sensem. Dogadamy się? Chcę wszystko naprawić. Bardzo się cieszę. To co? Pomożesz mi przy tej akcji? Tak? I jak? Udało ci się? Jeszcze nie. Właśnie jestem w banku. Powiedzieli, że na wybranie takiej kwoty trzeba czekać 3 dni. Nie wierzę. Wyjaśnili, że to środki ostrożności przeciwko praniu pieniędzy i tego typu oszustwom. Gabriela czuje się coraz gorzej. Palomo, postaram się zdobyć chociaż część pieniędzy. Zaufaj mi. Ufam. Czekam na twój telefon. Pa. Sami goście, nie można nawet w spokoju wypić piwka. Chłopaczek Palomy. Marcos. Marcos Prado Monteiro, nazwisko bogacza. Mogę w czymś pomóc? Czy to ty chcesz pomóc mnie? Wiem, czego chcesz. Wspaniale. Wiedziałem, że będziecie współpracować. Przyniosłeś kasę? To nie jest 120 tysięcy. Żeby wybrać taką kwotę z banku, trzeba czekać 3 dni. W kopercie jest część kwoty w gotówce, a na zewnątrz czeka auto, które ci się podobało. Jest twoje. Jedźmy do szpitala, oddasz krew dla Gabi i po sprawie. Fakt, auto jest bardzo ładne. Niby mógłbym je zabrać razem z gotówką i wrócić szczęśliwy do domu. Więc jedźmy do szpitala. Nie ma opcji. Mój warunek to 120 tysięcy. 3 dni? Poczekam. Oby tylko dziewczyna też poczekała. Pójdę spać, jestem zmęczona. Niedługo miał odwiedzić cię Ramon z Vicencim i Patrykiem. Mam powiedzieć, żeby nie przyjeżdżali? Nie. Postaram się nie zasnąć i na nich poczekać. Od razu się rozbudziłam. Nie forsuj się za bardzo, żebyś znowu nie szalała tu z piłką, jak przyjadą. Nie będę, nie mam tyle siły. Można? Jak tam? Hej, Gabi. Cześć. Pogadamy? Zaraz wrócę, kochanie. Oferowałem samochód, część pieniędzy, przelew. Nie zgodził się. Jego warunek to 120 tysięcy w gotówce. Dostanę te pieniądze dopiero za 3 dni. Nigdy mu nie ufałam, ale teraz to potwór. Elias? Słuchaj, mam już dość pogróżek ze strony twoich idiotycznych chłopaczków. Masz przyjechać do domu. Musimy porozmawiać w 4 oczy. Zostaw kogoś u Gabrieli i przyjeżdżaj.
Powiedział, że mu groziłeś. To szantażysta. Sprzedawanie krwi jest karalne. Kupowanie też. Mogłeś mu nic nie mówić. Co miałem zrobić? Myślałem, że wyjdę z siebie, gdy ze spokojem powiedział, że poczeka 3 dni. On niby jest ojcem? Zależy od niego życie Gabrieli. Cześć. Posiedzicie chwilę z Gabrielą? Muszę wyjść i załatwić jedną sprawę. Niedługo wrócę. Dobrze, jaką sprawę? Z Eliasem. To nie jest dobry pomysł. Wiem. Cześć, chłopaki. Gabi się bardzo cieszy na waszą wizytę. Nie podoba mi się, że spotka się z tym draniem. Pojadę z nią. To dobrze. Uważaj na niego. Wiem. Od razu mówię, że pięknie wchodzi. Słucham? Nie żartuję. Miałaś być sama. Spokojnie. Ten gość mi groził i nie chcę widzieć jego ślicznej buźki. Zapraszam. Nie ma mowy. Muszę załatwić to sama. Będę tutaj, w razie czego mnie zawołaj. Ten twój chłopak to straszny bandzior. Marcos martwi się o Gabi. Wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Oprócz ciebie, prawda? Wręcz przeciwnie. Też chcę rozwiązać tę sprawę. Świetnie. Marcos powiedział, że załatwi pieniądze. Dostaniesz to, czego chcesz. Nie chcę, lecz potrzebuję. Nie ufam twojemu chłopaczkowi. Ma się trzymać z dala. Jesteśmy razem. Jak to z dala? Nie obchodzi mnie to. On oznacza kłopoty. Wszystko zepsuje i tym samym zabije twoją córkę, rozumiesz? Wiesz, że to, co robisz, jest złe? Niech się nie zbliża. Nie masz prawa. Dobrze, nie mam, ale zawsze mogę sobie pójść. I właśnie to zrobię. Skoro nie chcesz współpracować, to do widzenia. Nie rób tego na miłość boską. Zrobię wszystko, by ocalić życie mojej córki. Najpierw odsuniesz od siebie tego pięknisia. Załatwimy tę sprawę z dziadkiem, który zarządza całą kasą. Zaprowadź mnie do niego. W następnym odcinku. Bardzo cię kocham, ale jako przyjaciela. Zawsze nim dla mnie byłeś. Chyba pogubiłam się w swoich uczuciach. Podjąłeś już decyzję? Powiedziałem Sylwanie, że czeka nas poważna rozmowa. Świetnie. No to... Kto chce mnie widzieć? Ja. Elias Rodriguez. Miło mi. Nie powiem tego samego. Załatwmy to, bo chcę, byś jak najszybciej wyszedł. Wersja polska TVN. Tekst Natalia Kołosowska. Czytał Andrzej Leszczyński. Perdida a sorrir, a sorrir. Eu pretendo levar a vida, pois sou.
da tempestade, o sol nascerá. Vim desta saudade, hei de ter outra.